Siemanko widzowie, znajdujemy się przy metrze Płocka i lecimy na Wolską 43, gdzie znajduje się Balkan Burger. Będziemy próbować właśnie tej bałkańskiej odmiany burgerów. Nigdy tego nie jadłem, tak więc dla mnie to też nowość. Widzimy się na miejscu. Jesteśmy już na miejscu, jak widać tego miejsca nie da się nie zauważyć z daleka, bo tutaj taki pan opasły macha do nas, żebyśmy przyszli na tego burgera i go skosztowali. A było tutaj naprawdę wiele znakomitych osobistości, bo i Makłowicz to polecał, i Fornal TV tutaj był, Kepson TV, a jak widzimy też tutaj się przymierza pan Michał Szczerba. Nie wiem jak mu poszło w wyborach, ale widać blisko do tego burgera. W każdym bądź razie my zamówienie już złożyliśmy, wzięliśmy dwie pozycje. Jedną to jest on tam taka, która ma dwa kotlety, jeden wołowy, to jest generalnie się nazywa pieskawica. Właśnie tym wyróżniają się te burgery, że w środku nie mamy takiego tradycyjnego wołowego burgera, jakiego my znamy generalnie z burgerowni, tylko mamy tą odmianę bałkańską, to się nazywa pieskawica. Ja mówię pieskawica, wróbel pieskawica, bo sprawdzaliśmy jak to się wymawia i proszę Państwa, dajcie znać w komentarzach jak mówi Pani, czy mówi z ly, czy bez ly, bo moim zdaniem jest bez ly. Dajcie znać w komentarzach, jak jest waszym zdaniem. Natomiast przechodząc do naszych zamówień, to zamówiliśmy właśnie jednego takiego, który ma wołową, to pieskawicę. I do tego jeszcze są sewaciki, pan powiedział pan? Tylko baranie. To są takie chyba szaszłyki, coś takiego, taka odmiana bałkańska. Ten sewaciki to jest syndikat i on 39 zł, ale ono podwójnym mięsem. A drugi dyktator za 31. Generalnie ceny to się przestawia od 27 zł, tam do nawet 60 z potrójną porcją. Tak więc, no dobra, no czekamy. No. Wydaje mi się, że może być smacznie, bo naprawdę wygląda obiecująco. Patrz, dziękuję panu bardzo. Tak fajnie przypieczone, widzisz? To skrupiące jest, to czuję. Od spodu jest skrupiące, to jest miękkie od góry. Wołowina, boczek, grillowany, ser, warzywa, sosy i bułeczka. I tak jak pan mówił, to jest generalnie ostrość tutaj jest wydobywana poprzez papryczki, a nie poprzez ostre sosy. Przyprawy same w sobie są łagodne, tak samo jak i sosy, jakie mamy, a dokręcamy różnymi papryczkami właśnie. Naprawdę wygląda to nieźle. Słuchaj, i on 31 zł, ten dyktator. Dobra, no siądziemy sobie, a potem będziemy mieli syndykat, gdzie mamy bardzo podobne, tylko jeszcze mamy ser szopski i mamy baraninę. I tamten drugi za 39, nie? Zaczynamy od dyktatora, czeka na nas jeszcze syndykat, ale ja powiem wam jedną rzecz. Zauważyłem, ta bułeczka, ona jest fajna, taka przypieczona w środku, chrupiąca od środka, a miękka z zewnątrz, ale zaraz zobaczymy, jak to będzie podczas konsumpcji. Boczuś jest też wysmażony dobrze, tak jak pan powiedział. Faktycznie czuć tutaj troszkę tych papryczek, że właśnie to jest z papryczki, a nie jakimś takim sosem zalane. Mhm. Ale powiem tak, tutaj czuję bardzo dużo pieprznego posmaku na języku. I świetny jest ten boczek wróbel. Dla ciebie będzie idealny po prostu, bo on jest naprawdę chrupiący i bardzo dodaje dużo smaku. Bardzo dobre jest to mięcho, nie? Bo generalnie pieskawica to jest z mięsa siekanego lub może być to mielone mięso. I właśnie wołowe, może być baranie, może być jagnięce, może być wieprzowe. Tu mamy 100% wołowinę, tak jak słyszeliśmy od pana. To jest czysta wołowina, no i dobrze, z naszymi przyprawami i tyle. Generalnie ono się robi jako właśnie z siekanego mięsa najczęściej. I powiem wam, że naprawdę jest przepyszne. I tutaj właśnie są wykorzystane takie bałkańskie przyprawy, pan powiedział. Takie, które używają w Serbii u siebie. Pan jest od 12 lat w Polsce, w ogóle myślałem, że on Polakiem jest na początku. Powiem ci, że porównując do takiego normalnego burgera, to rzadko spotykam, żeby aż tak bardzo mi smakowało. Jest duży i wypchany, nie? Mhm. Kotlet jest z zewnątrz, właśnie ten ich. Ta pieskawica jest z zewnątrz chrupiąca, a w środku jest mięciutka. I on jest właśnie mocno rozpłaszczony i taki szeroki, dlatego te bułki są naprawdę szerokie, nie? Ale bardzo dobre. Cebula surowa, czerwona, bardzo dobrze tutaj współdziała właśnie z tymi przyprawami. Naprawdę świetne. Powiem ci szczerze, jak miałbym iść nam do wyboru tu za 31 zł to, a do jakiejś burgerowni, gdzie pewnie bym dał 35, to bym to wybrał. Naprawdę, to jest świetne. Ja generalnie zawsze wybieram, jeżeli chodzi o burgery, to burgery z jalapeno, bo lubię te generalnie ostrość, a tutaj ostrość jest taka świetna, po prostu pieprzna na języku.
Ja uwielbiam taką pieprzną ostrość. Ty lubisz? No lubię, lubię. Właśnie, tak samo właśnie, no tutaj te papryczki grają rolę. Tak jak pan powiedział, nie dają ostrych sosów, bo ostry sos to będzie po prostu tak ostry. Mają jeden punkt ostrości. Tak jak ten ostry sos. A papryczkami pytają się, jaka skala od tam do 10. I ile powiesz, o tyle dadzą więcej papryczek, mniej i tak dalej. Tu naprawdę pieprzne to jest i jest bardzo dobre. Ja spróbuję jeszcze frytę. Przyszła. Frytka dobra, swojej roboty. Żaden jakiś tam nie mastermind, ale jest fajne to. Ja lubię takie frytki, które są mięsiste, tak zwane mięsiste. Czyli dużo tego ziemniaka mamy w środku i tutaj właśnie tak jest, nie? Bo niektóre są takie puste aż w środku. I ja generalnie, jeżeli chodzi o frytki, to jem je zwykle bez sosów, a już to majonez jakiś. Ale tutaj nawet nie trzeba tego, jest bardzo dobrze na słoność dosolona ta frytka. No prawie spoko, spójrzcie, no normalnie widać, tutaj mamy tą skórkę. Spoko fryteczki. Zanim przejdziemy do tego wielkiego bydlaka, to wróbel niech sobie spróbuje, bo to jest naprawdę dobre. Kurde, miałeś cieplejsze. Jak zwykle. Mocno czuć grilla. No, to wszystko tak. Jest tak, czuć taką jedność. I bułka, i to mięso. Rzeczywiście dobre. I to jest naprawdę spore. To jest no, moim zdaniem większe niż burger. Większy niż tradycyjny burger taki. Fajny, fajny. Tylko zgubiłem tego boczku. Albo go zjadłeś, albo po prostu nie wyczuwam. A, tu jest chyba kawałek. O, jest, no. Ale to jest z boczku. Kurczę, no drugi dzień z rzędu. Boczek mi smakuje, co się dzieje. Jaki koszt tego był? 31. Słuchajcie, jak dla mnie, takiego burgera za 31 zł nie znajdziesz w Warszawie. W sensie, żeby był tańszy taki burger, gdzie jest on pikantny, bo jak już bierzesz jalapeno, to tam nie wiem, 4-5 zł jest droższy burger automatycznie od tego klasycznego, nie? Za 31 zł nie znajdziesz. Naprawdę. Ja to jestem po prostu w szoku, ty. No okej, okay, no ja nie mówię, że to jest 30 zł zadanie i tak dalej, to mało. Generalnie, ale jak znając realia, jakie mamy teraz, znając ceny po prostu burgerów i tak dalej, i to gdzie kupujemy, czyli Warszawa, to jest relatywnie tanio. To jest relatywnie tanio za to. Ja wróbel stwierdził właśnie, że się najadł tą połówką, którą zjadł właśnie z tego pierwszego, jak on się nazywał? Diktatora. Naprawdę polecam, 31 zł, petarda. A teraz mamy za 39 zł z podwójnym mięsem. Leci mi tutaj, kurczę, ten ser szopski. Ale już mi kilka wypadło tych serów, było tego więcej, albo on się gdzieś tam zagłębił. I on się właśnie różni, że mamy tutaj jeszcze sewacici z baraniny i właśnie ser szopski, czyli taki podobne coś do fety. No to wjeżdżamy w to, no i on jest wielki już, on 39 zł. Co masz w środku jeszcze? Było więcej tego, tylko serka, tylko ja powywalałem. Zacznę tu od baraniny. To jest cebula akurat. Baraninka, przepyszna. Ona też siekana. Kolejna baranina, 100% ci mówię, która będzie ci smakować. No ja tutaj powiem pierwszy minus, który zauważyłem, ale to chodzi o moje upodobania. Ja generalnie nie lubię jeść, jak jest za duże, że mi się nie mieści w japie. A to jest po prostu no tu tak wielkie. Spójrzcie, spójrzcie, ile tu jest mięsa. Spójrzcie. Tu baranina, tu mamy to pieskawice. W którym burgerze będziesz miał za 39 zł tyle mięsa? Baj się, że ci burgera zjem, że z nim poleciałem. Nie śmiecimy. Dobra, nie no, wiatr jest duży, także. Ej, ale kurde, to jest po prostu tutaj, to jest jakiś burger. Mięsny jesz po prostu tutaj jest. Co Makłowicz mówił? Bo pewnie oglądałeś. Nie. Widziałem tylko, że był, ale on tutaj w ramach reklamy, nie? Okay. Ale polecał, że jest dobry. No w ogólnie, Makłowicz siedzi w Dalmacji, nie? To jest Chorwacja, Bałkany, tak samo, nie? Tam też się je pieskawice. Tak więc no, on ma pojęcie o tym, więc jest akurat odpowiednią osobą do tego, żeby to reklamować. I teraz, który lepszy? U dodatki mamy takie same, plus tutaj ten ser, który mi powypadał już w znacznej ilości.
jestem brudny chyba, czuję się brudny po prostu. No tutaj, jeżeli się to je, to trzeba mieć na uwadze, że z każdym gryzem znaczy zostaje tego, ci na tego, brudzie. Bo tak, tamten... W tamtym tak samo miałem. Ja nie miałem. A, no w kącikach ust zostaje. Ej, powiem tak, jeżeli chodzi o walory smakowe, miałbym powiedzieć, który lepszy, to jeżeli chodzi o tego pierwszego, to on mi tak smakował jako całość, był tak spójny, fajny, bo ja lubię takie pikantne, tu też jest tak samo pikantnie, tylko mamy więcej mięsa. I ta pikantność jest ładniejsza po prostu. Ale jeżeli ktoś jest koneserem właśnie smaku mięsa, to zdecydowanie ten, bo ta baranina jest grzechu warta, naprawdę. Przepyszna jest dosłownie, tak jak rozmawialiśmy z panem tutaj, że szukał właśnie dobrej baraniny i znalazł właśnie w Bieszczadach i że powiedział tak, to to. I faktycznie ona jest wyjątkowo dobra. Jakbym miał ocenić, to ja daję tutaj 9, to bezapelacyjnie, cena jakoś 9, naprawdę jest po prostu świetnie i smakowo 9, dlatego że zostawiam ten jeden punkt, może jakaś inna pozycja jest lepsza, a gdzieś może jakiś burger jest lepszy, ale jest przepyszne po prostu to. To wtedy 11 byś dał. Nie no, jak dziki co robili te mięsa, kojarzysz? Dziki jak robiły steki? Wszystko to oni chyba 15 nawet dawali, że 13 były, 13 szły, bo zaczęli tam od 9, 10, a się okazało, że to najgorsze było prawie. Dobra, no nie no, to nie mam pytań do tego nawet. Zjadłem prawie połowę, a to jest jeszcze większe niż burger, gdzie, jaki dostaniesz generalnie w knajpie, taki zwykły. Tylko no wiadomo, tutaj podwójna porcja mięsa. Robi wrażenie. Nie mam pytań. Do Gorlesia dzwonię, żeby to zeżarł. Co, mówisz, że kolejna baranina, która będzie mi smakować? Kolejna, 100%. Nie mam żadnych wątpliwości. Ja to chyba wiesz co, spróbuję na początek może solo. Solo, solo. Okej. Muszę zaraz spróbować z całością. A nie? Nie, spoko, jest spoko, ale nie wiem, czy tamta pozycja... że ogólnie. Z wołowym chyba bardziej tylko, że to jest podchodzi, nie? Samej baraniny. No wiem. Na razie jest cały. Ale co, baranina dobra, nie? Nie, w porządku. Nie ma żadnych żyłek, ani nic. Tu już jest raczej pozycja dla koneserów, typu Gorleś. No, w sensie wielkościowo? Wielkościowo. Mi to się do buzi nie mieści po prostu. Miałem tak jakieś. Co się mieści do buzi? Ten poprzedni nie mieścił. Okej. Okay. To mówię właśnie, dla mnie jedyny minus, że on jest po prostu za duży. Ja bym sobie tamtego wziął, bo się wygodnie je, ale mi to mięso baranie bardzo smakuje. Ważne, pan powiedział, że nie dostaliśmy tak, że mamy kamerę, tylko że każdy jeden tak dostaje. A takie mocne 8,5. Dawaj jeszcze wróbel po kamery i będę miał więcej do przyglądania, do montowania. O, lubisz to, co? Dokładnie, nie mam co robić wieczorami w ogóle. Podsumowując tego kebaba. Kebaba? Podsumowując tego burgera. Tak, bułeczka bardzo dobra. Dodatki świeżutkie. Mięso, pierwsza klasa, naprawdę fajne, mięciusi w środku, z zewnątrz chrupiące, baraninka, to naprawdę top. Przepyszne jest to po prostu. I fajna jest tutaj ta ostrość właśnie z tych papryczek. Jak dla mnie, no dla mnie, kurde, wół na stół, to jest poziom wół na stół. Wiesz o co chodzi? Ja nie wiem, bo nie jadłem. A wół na stół to mój ulubiony burger w Warszawie do tej pory był, więc no naprawdę mam... Ogólnie burgerów, tylko poza kamerą, to trochę zjedliśmy. No, poza kamerą, tak, oczywiście, tu na kanale po prostu było mniej, ale naprawdę mam niemałe zdziwko, jeżeli chodzi o to. Słuchajcie, ja daję 9, no bo gdzieś pewnie trafimy na jakiegoś burgera kiedyś lepiej i tylko dlatego daję 9, bo mogło być nawet lepiej. Jeżeli bym miał ocenić, to tamten był moim zdaniem troszeczkę lepszy przez to, że się jadło go przyjemniej. I wszystko bo ten naraz jest wszystko naraz i tam był bardziej pikantny, bo tutaj mięsa jest więcej. To tamtemu, powiedzmy tą 9, ten jest bardzo podobnie, też bym dał 9, no już się nie oszukujmy, ja lubię baraninę, ta jest bardzo dobra. Tak więc ciężko będzie to przebić, ale liczę, że gdzieś któregoś dnia przebijemy. A tak naprawdę, jeżeli chodzi o cenę jakość, to ja bym tutaj dał na dychę. Jeżeli chodzi tamten za 31, ten dyktator, 10 na 10, jeżeli chodzi o relację cena jakość. Słuchajcie, w wolnej chwili, jak ja tutaj jeszcze konsumuję tutaj tego burgerka, albo resztki, które wróbel obstrzępił i mi pozostały, zasubskrybujcie kanał, dajcie łapkę w górę i widzimy się w kolejnym odcinku. Także najedzony, to do domu, ciao! No, to już co prawda widzę te dodatki, to ty żeś oskubał. Ja prawie w ogóle dodatków nie jak nie, już wciągnąłeś całą cebulę. Ona ale... pewnie jest albo tam, albo ty ją musiałeś zjeść. Nie no, tak, zawsze ja zjadam. Ja zjadłem tylko
ten boczek grillowy. Zawsze ty, no bo pierwszy jadasz. Dobra, następny filmiku pierwszy jest.